Siemanko, cześć, witaj ponownie na moim kanale. W tym filmiku zobaczysz, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to spryskam WD-40 wszystkie śruby. Zaczynam od odkręcania wahaczy. Muszę ściągnąć sobie ten przedni zderzak, bo nie mogę wyciągnąć śrub z wahaczy.
Tutaj możecie zobaczyć, jak wyjechane jest łożysko w piaście. Tutaj piastę łożyska udało mi się zreanimować, ale już w sumie tego nie dograłem. Wahaczach przy tulejach pierwsze co wyciągamy te gumy. Tutaj w wahaczach przy tulejach są takie metalowe o-ringi, które je zabezpieczają. Trzeba je wcześniej przed wyciśnięciem tulei wyciągnąć. Tutaj macie, jak to wygląda. Też wam nie dogrywałem w sumie, jak to wyciągałem. Używałem do tego noża, podhaczałem i później kombinerkami wyciągałem. Po wyciągnięciu zabezpieczeń tulei nie mogłem wypchać, więc podjechałem do kogoś, kto ma prasę i zrobił mi to na miejscu. Sytuacja wygląda tak. Wszystko poskręcane. Czarne wahacze, pomalowane sprayem. Od razu lepiej to wygląda. Tak samo piasty, ale nie podokręcałem jeszcze tego w 100%, ponieważ dopiero jak ustawię go sobie na kołach, to wszystko podokręcam. Tutaj górą regulujemy koło, jak ma stać. Tutaj drążkami regulujemy koło, jak ma być w tą stronę. Tak więc regulacja odbywa się tutaj. Kierownica jest prosto, koła stoją tak. Jeszcze sobie ciśnienie z opon spuszczę, bo przód i tył nabite jest po 2 bary. Nie wiem dlaczego tak, ale właśnie zakładając te koła przednie zobaczyłem, że są takie twarde. Więc spuszczam sobie jeszcze ciśnienie i powinno być już wszystko zrobione. Dobra, kładziko mam podskręconego, wahacze podskręcone. Słoneczko świeci, więc za chwilę karnę się przetestuję, jak śmiga. Tak więc w tym filmiku to już wszystko. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnych. Cześć!